Dzień dobry Państwu. Skoro już wszyscy są, to myślę, że możemy zacząć nasz wykład. Serdecznie chciałem Państwa powitać, wszystkich uczestników Olimpiady. Nie wiem, czy Państwo może kojarzycie moją osobę, bo ja już wykłady prowadziłem niejednokrotnie wcześniej, ale gwoli ścisłości oczywiście chciałbym się przy okazji też przedstawić. Nazywam się Rafał Ożarowski, jestem profesorem uczelni, która nazywa się Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. W zasadzie temat dzisiejszy dotyczy różnych zagrożeń klimatycznych, też środowiskowych i ochrony środowiska, co jest z tym bezpośrednio związane. A temat akurat w kontekście moich różnych badań jest, może nie jest priorytetowy. Ja bardziej jestem od zagadnień bezpieczeństwa międzynarodowego i różnego rodzaju z tym związanych zagrożeń. Aczkolwiek w kontekście samej kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego, no, zagrożenia klimatyczne, ochrona środowiska, no, wpisują się również w ten aspekt w dosyć znaczącym zakresie, także no, nie mam tutaj powodu do tłumaczenia się, że jest to jakaś kwestia, która no, jest mi mniej znana, tak? W rzeczywistości troszeczkę innymi kwestiami się zajmuję w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego, a te elementy są trochę bardziej poboczne, ale nie oznacza, że nie jestem oczywiście w tej materii też przygotowany. Także czasu mamy niewiele, ponieważ jest to 45-minutowy wykład i potem jest ewentualny czas na, czy czas na ewentualne pytania, więc postaram się przedstawić wszystkie kwestie dosyć tak syntetycznie, żeby też, jak to określić, nie było tutaj za bardzo koncentracji z mojej strony na jakichś wybranych aspektach i potem takiego dynamicznego, gdzieś szybkiego przejścia do innych i nie poświęcenia zbyt dużej uwagi innym ważnym kwestiom. Więc zaczynam już oczywiście od, jak to się mówi, od samego początku. No, należy zacząć od początku. Najpierw chcę powiedzieć jedną zasadniczą rzecz, taką gwoli wprowadzenia, ponieważ wykład dotyczy oczywiście zagrożeń klimatycznych, ekologicznych i ochrony środowiska we współczesności dla Polski i poniekąd też Europy. No i od razu na wstępie dwie takie zasadnicze kwestie. Otóż zagrożenia klimatyczne, ekologiczne, tak, współczesnego świata, ciężko jest też definiować w kontekście jednego państwa. Otóż z jakiego to jest powodu? Ponieważ wszystko to, co się dostaje do atmosfery, emisja gazów cieplarnianych, tak, no nie zna granic w rzeczywistości. My możemy sobie punktowo określić, które państwo odpowiada za jak dużą emisję, natomiast to się w atmosferze po prostu rozprasza. Tak samo zanieczyszczenia rzek, wód, mórz, oceanów nie dotyczą tylko tego podmiotu, które gdzieś powiedzmy, na którego terytorium ta rzeka przebiega, czy gdzieś ma granicę morską z jakimś akwenem morskim. No to wszystko się oczywiście w kontekście takich przestrzennych kwestii gdzieś tam dalej rozchodzi i tak naprawdę problem jednego dużego zanieczyszczenia spowodowanego w jakimś miejscu, jakąś wielką katastrofą ekologiczną, bardzo często może dotyczyć różnych państw. I to jest taka pierwsza kwestia, która od razu przychodzi tutaj mi na myśl, jeśli chodzi o ten wykład, ten temat, że jest to poza możliwością tak naprawdę kontroli też przez państwa. Czyli zjawiska degradacji środowiska naturalnego w szerokim kontekście dotyczą wszystkich państw i całego świata. No i nie można tu postawić granicy, taki, rozumując taki prozaiczny może tutaj sposób, że
stawiamy granice i do nas te zanieczyszczenia nie przyjdą albo się nie przedostaną. No, inne kwestie związane z bezpieczeństwem międzynarodowym może bardziej w ten sposób można byłoby regulować, natomiast niestety kwestie zagrożenia ekologicznego, bezpieczeństwa takiego ekologicznego, zagrożeń klimatycznych, no one są ponadpaństwowe i to jest ta podstawowa rzecz, którą na początku chcę wskazać. Następnie kolejna rzecz, którą trzeba koniecznie podkreślić, to jest też to, że w kontekście całego bezpieczeństwa międzynarodowego i w kontekście wielu różnorodnych zagrożeń, zdecydowanie od wielu lat, a nawet powiedziałbym dziesiątek lat, co najmniej dwóch dekad i nawet więcej, kwestia bezpieczeństwa ekologicznego współczesnego świata, ochrony środowiska i zagrożeń z tym związanych, które się oczywiście pojawiały i pojawiają w dalszym ciągu, stawała się coraz bardziej istotna i nawet pod względem pewnych priorytetów zaczęła przewyższać niektóre inne zagrożenia zupełnie innego rodzaju, tak? Mogliśmy mówić w przeszłości o różnych innych zagrożeniach, na przykład zagrożeniach militarnych, konfliktem zbrojnym. Nie twierdzę, że to jest mało istotne i to jest cały czas trudna kwestia do rozwiązania w wielu miejscach na świecie, ale zwrócono uwagę właśnie na ten globalny charakter zagrożeń ekologicznych, które w rzeczywistości wymagają pełnej współpracy wszystkich państw, żeby je zneutralizować. Czyli jeśli w danym akwenie morskim, tak, jakieś państwo nie przyjmuje pewnych zasad ochrony środowiska, a inne przyjmują, no to i tak ten sukces jest połowiczny, ponieważ mamy do czynienia z państwem, które będzie szkodzić ochronie środowiska na przykład, pomimo że inne państwa sąsiedzkie z tego akwenu morskiego będą podejmowały jakieś regulacje na rzecz jego ochrony. Więc to środowisko wymaga tak naprawdę uwagi i skupienia wszystkich podmiotów zainteresowanych, a na bezsprzecznie trzeba powiedzieć, że cały świat w tej materii no jest tym, czy powinien być tym zainteresowany. Stąd między innymi szereg różnorodnych działań podejmowanych na forum międzynarodowym, o czym opowiem oczywiście trochę później. Jeśli chodzi o wymienienie takich głównych, a podstawowych, rzekłbym, czy najbardziej istotnych z kolei, różnych zagrożeń, tak, które mogą być definiowane jako zagrożenia ekologiczne. Przede wszystkim mamy tak zwany efekt cieplarniany, o czym wielokrotnie od wielu, wielu lat się powtarza i podnosi się na forum różnych mediów, środków masowego przekazu tą kwestię jako jedną z ważniejszych we współczesnym świecie, w kontekście też naszej całej przyszłości i naszej planety. Efekt cieplarniany, bo powodowany oczywiście i dziurą ozonową, i spowodowany również emisją gazów cieplarnianych do atmosfery, jest zjawiskiem, które powoduje przede wszystkim to, że temperatura na Ziemi sukcesywnie gdzieś tam krok po kroku, po częściach jakiegoś stopnia będzie się oczywiście podnosić i się podnosi. No, oznacza to również zmiany, tak? Oznacza to zmiany, jeśli chodzi o cały układ mórz i oceanów, które będą też relatywnie w stosunku do tego efektu cieplarnianego podnosić swój poziom. Oznacza to również to, że wszystkie lodowce, tak zwana gdzieś tam wieczna zmarzlina na tych obszarach, które kiedyś były niedostępne, jak obszar Arktyki i wód wokół niej znajdujących się, mórz, które otaczają Arktykę,
też ulega zmianie, czyli topią się te lody. No i w tej chwili już wiadomo, że tam można bardziej swobodnie przepływać, nawet tworzyć pewne koncepcje co do szlaków morskich na dalekiej północy. No ale to jest właśnie też efekt cieplarniany. Z jednej strony ktoś mógłby powiedzieć, że to jest pozytywne zjawisko w kontekście szlaków morskich, że się odblokują trochę tutaj nowe możliwości komunikacji, transportu gdzieś tam wysoko na północy. No ale z drugiej strony, tak jak mówiłem, no ma to swoje relatywnie bardzo duże skutki, jeśli chodzi o ten poziom wód, mórz i oceanów, który może doprowadzić oczywiście do zalania niektórych terytoriów na świecie, zwłaszcza tych, które są gdzieś tam położone poniżej poziomu morza. No im to najbardziej oczywiście zagraża. Efekt cieplarniany to jest takie zjawisko, które też wprowadza dynamiczne zmiany do atmosfery i my w Polsce też tego doświadczamy. Ja przede wszystkim zacznę od takiej prostej sprawy. Chyba każdy to widzi, kto pamięta zresztą te czasy jeszcze, tak sprzed 30-40 lat, kiedy mieliśmy taki klasyczny podział na pory roku, tak? Była mocna zima, jak był grudzień, to był śnieg, czasami minus 20 stopni, to nie było nic zaskakującego. Boże Narodzenie w śniegu, później przychodziła wiosna, wszystko rozkwitało, potem gorące lato, no i potem oczywiście ta jesień też zaznaczona charakterystycznie swoimi różnymi takimi specyficznymi cechami pogodowymi. No ale współcześnie, jak widać, nie jest to już takie jasne, żeby zdefiniować, kiedy się, tak powiem, te pory roku zmieniają i w rzeczywistości nie ma takich kontrastów, jeśli chodzi o te pory roku. Obecnie przecież niczym nowym i zaskakującym nie jest to, że w grudniu, koło właśnie 20 grudnia, kiedy zbliżają się święta Bożego Narodzenia, może być 10 stopni, prawda? Czy nawet 12, i nikt się nie będzie dziwił temu i takiej sytuacji, chociaż w rzeczywistości kiedyś to byłoby to nie do pomyślenia. No, takie były kiedyś czasy, że zima to była mocną zimą, prawda? Mocne było lato, a dzisiaj lato mamy na przykład deszczowe, kiedy cały lipiec może padać u nas w Polsce deszcz. To jest właśnie też efekt tych wszystkich zmian pogodowych. Więc efekt cieplarniany powoduje to, że destabilizują się te wszystkie, tak jakbym to określił, zasady pogodowe. Pogoda staje się nieprzewidywalna, tak? Możemy mieć nawet w październiku 5 stopni, a może być również i 25 stopni. No to są takie różnice, które wpływają też na to, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć do końca, jak te zmiany pogodowe będą wpływały na nasze życie w nadchodzących dniach, tygodniach, miesiącach, bo trudno przewidzieć w ogóle i mieć pewność, że taka pogoda na pewno będzie. Kiedyś można było założyć niemalże ze 100% pewnością, że jak będzie zima, to będzie śnieg i będzie bardzo zimno, no, a dzisiaj tego nie możemy zakładać. Może być różnie. Może być mocna zima, ale może być też w ogóle taka, że nie będzie w ogóle śniegu. Więc to jest też efekt cieplarniany. No, efekt cieplarniany oczywiście jest spowodowany emisją gazów cieplarnianych i dwutlenku węgla do atmosfery, tak? Czyli tak zwanego CO2 do atmosfery. Produkują to oczywiście przede wszystkim bardzo duże przedsiębiorstwa, elektrownie, ale także sam fakt, iż gospodarka się dynamicznie rozwija i Polska potrzebuje coraz to większego zapotrzebowania energetycznego, żeby utrzymać ten stan rozwoju. Ja dla przykładu tylko podam, że kiedyś wystarczało nam w dawnych czasach około może 10 miliardów metrów sześciennych gazu na rok. Dzisiaj potrzebujemy już 20. To oznacza, że jest coraz więcej różnorodnych przedsiębiorstw, różnych nowych instalacji, które no, z przyczyn oczywiście tego, że jest ich coraz więcej, więcej ich wzrasta,
powodują oczywiście tą emisję różnych gazów cieplarnianych, tak? No, istotnym elementem są też elektrownie węglowe, o których się często mówi. Zawsze było tak, że nasza polska gospodarka opierała się na węglu z oczywistych przyczyn, ponieważ górnictwo było bardzo silną gałęzią przemysłową. Dzisiaj jednak, po pierwsze, górnictwo staje się nierentowne, bo ceny wydobycia węgla są na tyle duże, że jego sprzedaż przestaje być rentowna i wiele właśnie wydobytego węgla zalega w Polsce, ponieważ możemy sprowadzać tańszy węgiel z różnych państw, w których te koszty wydobycia nie są jeszcze tak duże. No, na przykład gdzieś z Rosji, z kopalni rosyjskich, czy z innych państw, które mogą go nam dostarczyć. Transformacja oczywiście z gospodarki węglowej na taką gospodarkę z użyciem nowych technologii nie jest łatwa i to wymaga czasu, jest to zawsze określony i dłuższy proces. W związku z tym należy o tym pamiętać, że tutaj do Polski kieruje się różne zarzuty. Między innymi mamy tutaj elektrownię Turów czy elektrownię Bełchatów. Jedne z dwóch takich najbardziej emitujących właśnie, czy najwięcej, emitujących najwięcej tego tlenku, dwutlenku węgla do atmosfery, nawet w skali europejskiej, co oczywiście wymagałoby odpowiednich działań, żeby taką politykę realizować, ograniczania emisji CO2 do atmosfery. No, problemem nie są tylko elektrownie węglowe, problemem nie są tylko oczywiście rozwijające się różne zakłady, które emitują CO2. Problemem też są zwykli czasami obywatele, którzy w jakiś sposób nie przestrzegają tych zasad i w dalszym ciągu nie chcą się, że tak powiem, tutaj dostosować pomimo różnych takich idei i pomysłów, aby dokonać szybszej transformacji i nie chcą zrezygnować z tak zwanych pieców węglowych, tak? Gdzieś tam szczególnie w różnych, może bez wskazywania przykładów, ale w różnych miejscach w Polsce jeszcze dosyć często jest to stosowane, pomimo tego, że są dotacje, aby można było z tego zrezygnować i zastąpić to ogrzewaniem na przykład centralnym, to nie wszędzie się to oczywiście udaje. No nie mówię, że winą są tylko mieszkańcy, czasami też polityka samorządowa nie wspiera tego rodzaju przedsięwzięć. Natomiast tutaj trzeba byłoby wskazać, że to też jest bardzo ważny element, bo ta polityka ekologiczna państwa składa się z wielu różnych elementów, które składają się na całość. No, to nie tylko jest kwestia wielkich, dużych przedsiębiorstw czy elektrowni, ale też tak naprawdę poszczególnych zwykłych obywateli, którzy też muszą mieć świadomość potrzeby tej transformacji. Jeśli chodzi o kwestie związane z emisją jeszcze CO2 do atmosfery, oczywiście wiadomo, że na świecie są tak zwane parytety i każde państwo ma określony parytet, w ramach którego może emitować CO2. Czasami jest tak, że państwa mogą sprzedawać sobie pakiety emisji CO2. To znaczy, jeśli jedno państwo emituje mniej niż powinno, niż ma tą górną granicę, było w stanie dojść do jakiegoś poziomu niższej emisji, to może tak naprawdę odsprzedać innemu państwu ten pakiet, który emituje więcej, tak żeby to wyrównać do takiego poziomu, jaki jest przypisany na przykład w Unii Europejskiej. I to jest taka trochę polityka handlowa, powiedzmy, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Oczywiście jest to pozorna ochrona środowiska, natomiast czasami w polityce trzeba też zrozumieć, że nie każde państwo jest w stanie dostosować się bardzo szybko do pewnych wymagań i to wymaga oczywiście tutaj większego czasu. Wraz z efektem cieplarnianym, no oczywiście
pojawia się degradacja środowiska, ale też z winy często państw, rządów państw i człowieka. Mówiąc tak wprost, mam na myśli wycinanie lasów choćby. Wycinanie lasów powoduje to, że z każdym miesiącem, z każdym rokiem, jeśli tych lasów ubywa w danym państwie, no to też ma to swój określony wpływ na absorpcję CO2 z atmosfery, tak? W ramach ochrony środowiska no, wycinanie lasów czy eliminowanie pewnych obszarów zalesionych na rzecz jakiejś inwestycji czy budowy jakiejś różnej infrastruktury. No, z punktu widzenia ochrony środowiska jest zadaniem oczywiście karkołomnym. Kwestia kolejna to jest oczywiście efekt braku wody pitnej. Może w Polsce nam to jeszcze w pełni nie zagraża, natomiast są miejsca na ziemi, gdzie mamy daleko idący deficyt wody pitnej. No, po pierwsze z uwagi też na czynnik geograficzny. Niektóre państwa mają obszary pustynne. No, ciężko oczywiście o wodę pitną, o źródła wody pitnej w takich miejscach, więc jest to poniekąd zrozumiałe. Taka jest oczywiście też geografia i taki jest rozkład pewnych źródeł wody pitnej w różnych miejscach na Ziemi. Natomiast braki wody pitnej są też, mogą być też spowodowane właśnie suszami. Ostrzega się, że w Polsce taka sytuacja może mieć miejsce w najbliższych latach. Już zdarzało się, że były przerwy w dostawach wody pitnej, nie były spowodowane oczywiście awarią rurociągów miejskich, tylko były spowodowane po prostu niedoborem w źródłach wody pitnej. Takie sytuacje wpływają oczywiście negatywnie też jakby na samopoczucie mieszkańców. Pewnie sobie na dzień dzisiejszy też tego nie uświadamiamy, że w ogóle może dojść do takiej sytuacji, że za 10-20 lat może być z tym naprawdę duży problem. I to jest kwestia, która wymaga no, dzisiaj już pochylenia się przez decydentów państwowych, tak żeby znaleźć jakieś kreatywne rozwiązanie. Degradacja, jeśli chodzi o środowisko naturalne, jest związane również z tym, że no, mamy zanieczyszczenia rzek, zanieczyszczenia jezior, związane przede wszystkim z emisją różnorodnych, szkodliwych substancji, które się tam przedostają. Z założenia miasta mają swoje oczyszczalnie ścieków, no ale nie zawsze to zdaje oczywiście egzamin. Są różnego rodzaju awarie, są różnego rodzaju wycieki no, z fabryk, zwłaszcza które chcą też gdzieś składować różnego rodzaju toksyczne odpady. Często się to też przedostaje nie tylko do rzeki czy do jezior, ale może się przedostać również do gleby. W takiej sytuacji oczywiście gleby też ulegają skażeniu. Skażenie często w takiej sytuacji ma skutki no dość dramatyczne, ponieważ nie można łatwo odbudować tej gleby, w sensie przywrócić tych parametrów wcześniejszych, zgodnych z wymogami środowiskowymi. Wymagać to może wielu dziesiątek lat czasu. No, to oczywiście powoduje kolejny problem z miejscami czy z sytuacjami, gdzie do takich katastrof ekologicznych dochodzi. No, była taka sytuacja przecież, myślę, że całkiem niedawno, chociaż nie ukrywam, że dokładnie nie pamiętam, czy to było rok temu, czy półtora roku temu, no ale była awaria systemu oczyszczalni ścieków w Warszawie, gdzie no, tony, można powiedzieć, metrów sześciennych zanieczyszczeń przedostały się do Wisły.
próbowano to ratować, niejednokrotnie pokazywano w telewizji, w mediach, że sytuacja jest kryzysowa. Nie udało się oczywiście tego zabezpieczyć od razu. No i możemy sobie wyobrazić też, że jest to zawsze jakiś przykład takiej katastrofy ekologicznej. No może jeszcze nie dużej katastrofy ekologicznej, no ale jakiś przykład to stanowi. Często zdarza się, akurat w Polsce o tym nie słyszałem od dłuższego czasu, ale w państwach, gdzie jest rozwinięty przemysł naftowy, zdarzają się również wycieki ropy naftowej do wód. I wtedy faktycznie te plamy pływającej ropy naftowej gdzieś tam muszą być neutralizowane, co no, powoduje natychmiastową degradację w ogóle środowiska naturalnego z fauną i florą w danym miejscu. No i potem musimy mieć tylko nadzieję, że ten proces odbudowy tego środowiska nastąpi szybko, ale nie zawsze tak bywa. Czasami są to długie lata, być może jest tak, bo tutaj dane różne trudno mi przytoczyć. Czasami bywa tak, że jest to bardzo długi proces i niektórych gatunków zwierząt czy ryb na przykład już często w tym miejscu danym nie da się odtworzyć. Więc mamy z tym do czynienia niejednokrotnie. Te zagrożenia ekologiczne, zagrożenia klimatyczne tego typu, które ja tu na razie wymieniłem, no, towarzyszą nam codziennie i w zasadzie każdy dzień też się w tym wszystkim jakoś być może mniej bądź więcej do tego się dokładamy. Przede wszystkim no, używanie pojazdów z napędem paliwowym, tak? Czyli benzyna bądź ropa naftowa, czyli diesel. No, w Polsce jest ogromny odsetek tego typu pojazdów. Część z nich to są pojazdy jeszcze starszego typu, starszej generacji, które emitują dużo zanieczyszczeń do atmosfery, nie spełniają często tych współczesnych nowych norm. Z racji tego, że przyjmuje się, że średni wiek pojazdu używanego w Polsce to jest około 12, nawet do 13 i 15 lat, to no, 12, bo tak można powiedzieć, sprowadzane są od 12-15, ale średni to jest około 12 lat, no to trudno oczywiście mieć tutaj możliwość, aby nie ocenić tego negatywnie w kontekście, że jest dość duży nacisk na elektryfikację oczywiście pojazdów. Będziemy mieć coraz więcej tych pojazdów elektrycznych. Na razie ten proces jest bardzo powolny. To nie jest nic szybkiego. Nie każdy się może do tego przekonać. No, ja osobiście też powiem, mam pewne mieszane uczucia. Różne rzeczy czytałem, jak to jest w innych państwach, że awaria w takim pojeździe tak naprawdę uniemożliwia późniejszą naprawę, bo koszty naprawy są bardzo duże. Te pojazdy jeszcze nie są dopracowane tak naprawdę do takiego stopnia, żeby mieć do nich być może pełne zaufanie. Zresztą z reguły tak jest, kiedy wchodzi coś nowego, jakieś nowe rozwiązanie techniczne, to wiadomo, że w praktyce musi trochę czasu minąć, żeby to rozwiązanie, w sensie rozwiązania technologicznego, zostało uznane za powszechne i zyskało powszechną akceptację. Przejściowym takim elementem są te pojazdy hybrydowe oczywiście, które no, były takim krokiem pierwszym do wprowadzenia czegoś, co będzie zmniejszać ilość spalin, zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy. No, to jest zawsze jakiś moment przejściowy. No, w tej chwili możemy powiedzieć, że jeszcze nam daleko do tego, żebyśmy w Polsce mogli mówić czy pochwalić się jakimiś dobrymi współczynnikami w kontekście pojazdów elektrycznych. To są pewne początki. Trudno oczywiście określić, ile to potrwa jeszcze, ten proces jakby wymiany tych pojazdów, chociaż w moim przekonaniu jest to nieuniknione i z czasem, z roku na rok, może jeszcze nie tak szybko, ale w perspektywie 10 lat, może jeszcze później 20 lat, te proporcje diametralnie się z pewnością zmienią. No ale biorąc pod uwagę, że mamy 22 miliony około pojazdów zarejestrowanych w Polsce, mówię o wszystkich pojazdach, czyli osobowych, ciężarowych i innych, skala tego zjawiska jest duża, zanieczyszczeń, ale
też transformacja wymaga też daleko idącego czasu. Więc to wszystko oczywiście jest też poniekąd wyzwanie czasów współczesnych. No, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nagle, to w żadnym państwie tak to nie wygląda, żeby nagle oczywiście wdrażać jakieś zmiany daleko idącej wymiany, że tak powiem, pojazdów na elektryczne, no bo to jest oczywiście, wiadomo, kwestia czasowa i nie ma takiego programu nawet państwowego, który by to rozwiązał w ciągu roku czy półtora roku, tak, czy dwóch lat. Także warto może przy okazji tego wykładu pamiętać, że każdy z nas, używając pojazd, który ma silnik spalinowy, też trochę tą cegiełkę do zanieczyszczeń dokłada. No, czasy pandemii, przy okazji mówiąc, paradoksalnie przyczyniły się trochę do, w pewnym sensie do większej ochrony środowiska w tym zakresie, ponieważ mniej jeździliśmy z uwagi na przejście na przykład pracę online przez internet, na studiowanie, uczenie się przez internet, na wykonywanie właśnie wielu zadań przez internet. Bardzo często samochód zostawał oczywiście w garażu albo pod domem i z tego powodu nie było tych ulic, nie były te ulice tak bardzo zakorkowane i automatycznie gdzieś, nawet powiem szczerze, widziałem taki wykres w Polsce, że ten stopień zanieczyszczenia właśnie poprzez używanie pojazdów był znacznie zmniejszony, szczególnie w tych miastach, w tych aglomeracjach, które no, w każdym miesiącu w zasadzie mają bardzo wysoki odsetek zanieczyszczeń. Związany z tym jest również smog, proszę Państwa. Smog to właśnie są spaliny, to właśnie jest to efekt też pracy różnych zakładów w dużych aglomeracjach, w dużych miastach. No i już słyszymy od wielu, wielu lat przecież, że czy na Śląsku, Górnym Śląsku, czy w Warszawie są takie sytuacje, są takie dni, czy takie momenty, gdzie zaleca się niewychodzenie z domu, tak, ponieważ poziom tego smogu jest na tyle wysoki, że on po prostu szkodzi zdrowiu. Szkodzi zdrowiu i szkodzi każdemu, kto się będzie poruszał po mieście, po ulicach. To jest też efekt oczywiście całego tego rozwoju technologicznego połączonego z efektem cieplarnianym. Gdzieś można powiedzieć, to wszystko jest ze sobą związane w tej materii i trudno traktować te zjawiska indywidualnie czy osobno. Więc najlepiej kwestie ochrony środowiska traktować kompleksowo, tak jak powiedziałem na samym początku, tak, że jest to zjawisko ponadnarodowe generalnie, ponieważ każde państwo gdzieś tam, nawet jeśli stara się działać proekologicznie, wprowadza nowe standardy, nowe strategie, no to jeśli sąsiedzi tego nie robią, no to i tak będzie poszkodowane w pewnym sensie. I to jest jakby tutaj to jest jasne. Co dalej jeszcze? Jest takie też pojęcie kwaśnych deszczów, czyli tak zwane kwaśne deszcze. To jest oczywiście zjawisko znane od dłuższego czasu, nie jest to nic nowego. Wielkie aglomeracje przemysłowe, które produkują, wytwarzają oczywiście różnego rodzaju tam produkty i produkcja jest na wysokich obrotach, emitują właśnie różnego rodzaju zanieczyszczenia, które gdzieś pod postacią deszczu razem opadają na ziemię w jakichś lasach czy nad jeziorami, no i powodują degradację gleby i środowiska naturalnego. Toksyczne związki chemiczne, które utrwalają się gdzieś tam w glebie, w którychś miejscach, no też wpływają potem oczywiście na jakość pożywienia, które spożywamy. Więc to jest jakby taki krąg tutaj zamknięty. Jeśli chodzi o zagrożenia ekologiczne, tak, które można powiedzieć stanowią pewne ryzyko i w zasadzie można zadać
pytanie, czy stanowią dzisiaj ryzyko w ogóle. Chociaż w zasadzie ja przez cały wykład o tym mówiłem i generalnie na pytanie odpowiedziałem. Natomiast jakiego rodzaju ryzyko, może to jest lepsze pytanie, które chcę sformułować, stanowią te wszystkie zagrożenia ekologiczne dla nas, tak? No przede wszystkim no będziemy odczuwać to na naszym zdrowiu również prowadzi to do tak zwanej dużej ilości chorób współczesnych, które dotykają ludzkość na całym świecie. Te wszystkie zanieczyszczenia w ramach zagrożeń ekologicznych przedostające się do atmosfery gdzieś bardzo często osadzają się też w naszym organizmie i te związki toksyczne potem wpływają na jakość naszego zdrowia. No, w wielu przypadkach są tak zwane choroby cywilizacyjne, tak się określa też, prawda? No bo gdyby nie cywilizacja, to można powiedzieć, bylibyśmy zdrowsi. No ale z drugiej strony, gdyby nie cywilizacja, to nie mielibyśmy tylu wspaniałych rozwiązań technologicznych i technicznych. Między innymi choćby tego, że możemy rozmawiać przez internet, bo ktoś kiedyś musiał wymyśleć komputery, sieć internetową, różnego rodzaju łącza technologiczne, tak? Także to jest jedno pozytywne rozwiązanie, czy dużo pozytywnych rozwiązań niesie za sobą też różne skutki uboczne w kontekście ekologii, no bo ktoś też musi wyprodukować ten komputer, są pewne związki, które się przy okazji takich produkcji różnych elementów wytwarzają. No i to jest taki może trochę trywialny przykład, ale on po prostu służy za taki przykład, że coś, co jest pozytywne dla nas, generalnie też ma swoje negatywne skutki, które nas dotykają. Śmiertelność z tego tytułu to też jest inne zagadnienie. Trudno mi może to bardziej oceniać, bo ja akurat tutaj nie dysponuję danymi statystycznymi w tym zakresie, bo ludzie umierają na różnego rodzaju choroby, tak? Natomiast no, nie mamy pewności, czy faktycznie jest to efekt zanieczyszczenia środowiska w każdym przypadku i w ilu przypadkach. Więc to jest tylko pewna teoria, że na przykład w miejscach, które są aglomeracjami miejskimi, gdzie jest dużo fabryk, duże zanieczyszczenie powietrza, śmiertelność na różnego rodzaju choroby jest znacznie wyższa. Zachorowalność na różnego rodzaju choroby też jest znacznie wyższa. No jest to naukowo udowodnione oczywiście, co wcale nie oznacza, że jeśli ktoś mieszka w jakimś miejscu, które nie jest zanieczyszczone, w sensie atmosfery, aż w takim stopniu jak jakieś inne aglomeracje miejskie, no, że nie może też zachorować na jakąś cywilizacyjną, współczesną chorobę. Natomiast dane statystyczne oczywiście to pokazują, że tak jest i jest pewien daleko idący związek tym, od czego oczywiście nie możemy uciec i udawać, że nie ma tutaj żadnego problemu. No, tak samo oczywiście ryzyko. Ryzyko to jest oczywiście te wszystkie różnego rodzaju anomalie pogodowe, które się pojawiają, o czym już też na początku wspominałem. To jest to zagrożenie ekologiczne, które może dotknąć każdego z nas. Czyli coraz większa ilość powodzi, coraz większa ilość huraganów, jakieś tornada pojawiające się w różnych miejscach Polski, z którymi w sumie no nie możemy w żaden sposób sobie poradzić, dlatego że tego nie da się zatrzymać. Tego nie da się nawet jeśli przewidzimy, że zbliżają się ulewne deszcze, no to czy możemy się zabezpieczyć w pełni przed powodzią? Niestety nie. No niestety nie możemy się. Możemy przygotować pewne konstrukcje. Z reguły tego się nie robi, no bo póki nie ma zagrożenia takiego już wysokiego, to nikt jeszcze nie decyduje się na jakieś działania, które miałyby temu zapobiec. Nie jesteśmy w stanie uchronić się przed huraganem, przed tornado, nie jesteśmy w stanie się uchronić przed pożarami, tak jak to miało miejsce może nie w Polsce, ale na południu Europy w te lato, gdzie temperatury dochodziły do 40 kilku stopni w cieniu. Stopień wysuszenia jakby lasów i okolicznych tych miejsc tam, gdzie to miało miejsce,
był tak duży, że w zasadzie no, te pożary rozprzestrzeniały się w bardzo szybkim tempie. No, to było dramatyczne zjawisko, które ja szczęśliwie oczywiście oglądałem tylko w telewizji, natomiast jest to też niewątpliwie pewien efekt cieplarniany, tak? Jaki nas dotyczy. No, nie chcę oczywiście powiedzieć, że wcześniej w historii ludzkości nigdy nie było pożarów, nigdy lasy nie płonęły, bo przecież wiadomo, że tak było i to się oczywiście niejednokrotnie zdarzało, tylko skala tego zjawiska jest bardzo duża, gdzie temperatury dochodzą do 40 kilku stopni, no wtedy bardzo łatwo o rozprzestrzenianie się tych pożarów i trudno opanować taką katastrofę, tak? Trudno opanować w ogóle takie zjawisko. Czy są jakieś możliwości przeciwdziałania, tak? No oczywiście zagrożenia ekologiczne są przedmiotem dyskusji i debaty różnych ważnych polityków na całym świecie. Jest w latach 90. przyjęta została specjalna konwencja, która przez Organizację Narodów Zjednoczonych oczywiście, która stanowiła taki początek, jeśli chodzi o działania proekologiczne. W 1992 roku, tak zwana ramowa konwencja ONZ w sprawie zmian klimatu. Potem był tak zwany protokół w Kioto, tak, znany protokół w Kioto, przyjęty w 1997 roku. O, Polska oczywiście jest sygnatariuszem tego protokołu, no, a protokół z Kioto nakazywał państwom, sygnatariuszom, zobowiązanie do zmniejszenia oczywiście emisji CO2, gazów cieplarnianych do atmosfery. Polska wykonała ten protokół z Kioto na początku, te wszystkie etapy, które tam były wymagane oczywiście, że tak powiem, w latach 2008-2012, ale nie oznacza, że jesteśmy tutaj, że tak powiem, podmiotem, który realizuje wszystko w pierwszym rzędzie, tak? Jeśli chodzi o te sprawy związane z ochroną środowiska, no mamy bardzo duże zaległości, jeśli chodzi o gospodarkę węglową przede wszystkim, transformacja na gospodarkę wiatrową, tak zwaną w sensie elektrownie wiatrowe. Teraz jest propagowanie bardzo duże fotowoltaiki do tego stopnia, że tak naprawdę jest problem z magazynowaniem tej energii już w tej chwili, ponieważ ta energia z fotowoltaiki jest kumulowana, jest magazynowana, czyli ona jest generowana i ktoś może ją magazynować w tak zwanych elektrowniach właściwych temu i potem wykorzystywać może to źródło na swoje potrzeby. No, jest tego dużo i faktycznie w Polsce się już wiele rzeczy wykonało w tej materii, no ale jeszcze czasem pokutuje takie myślenie prowęglowe, co by tu dużo nie mówić. Był plan, żeby budować elektrownię węglową w Ostrołęce. Zbudowano dwa bloki wstępnie, jeśli chodzi o konstrukcję. No teraz się je rozbiera z uwagi, że wszystkie dane wskazały jej kompletną nierentowność i trzeba to rozebrać i postawić na inny projekt. Taka jest po prostu z tym dzisiaj sytuacja i mamy tutaj szereg różnych wyzwań. Jeśli chodzi o przeciwdziałanie, to oczywiście międzynarodowe konwencje, międzynarodowe ustalenia, działania też Unii Europejskiej, która narzuca różnego rodzaju regulacje państwom członkowskim i w tej materii musimy tutaj realizować różne założenia. No ale przede wszystkim chciałbym powiedzieć, jak można przeciwdziałać. No, można przeciwdziałać na poziomie rządowym, takim międzynarodowym, rządowym, rządów państw i na poziomie również samorządowym, ale i na poziomie zwykłego obywatela. O poziomie międzynarodowym to już wspominałem, o wszystkich konwencjach, protokołach, które są podpisywane przez państwa. Potem na poziomie rządowym państwa to mogą wdrażać. Są różnego rodzaju strategie przyjmowane, które w tej materii pozwalają na realizację oczywiście
celu walki z zagrożeniami ekologicznymi. Samorządy we własnym zakresie mają możliwość tutaj działania w tej kwestii. Często samorządy dofinansowują różnego rodzaju działania, które wspierają politykę ekologiczną, czyli na przykład wspomniane przeze mnie wymiana pieców węglowych, czy likwidacja oczywiście tych pieców węglowych, czy zakładanie fotowoltaiki. Były różne programy, które wspierały oczywiście tego typu akcje czy aktywność tutaj promującą zmianę. No i jeszcze można wspomnieć o każdym z nas, czyli każdy z nas generalnie ma możliwość współtworzenia tego, aby świat, aby nasze miejsce do życia przede wszystkim, czy nasze lokalne nawet miejsce do życia, już może nie troszcząc się o cały świat, bo nie jesteśmy w stanie tutaj indywidualnie za wiele zrobić w kontekście całego świata, ale robiąc indywidualnie coś dla siebie w kontekście proekologicznym, w pewnym sensie robimy to też dla świata jako jednostka. Jakby każda jednostka tak mogła działać, to wtedy ten zbiór działań byłby już globalny. Każdy z nas generalnie mógłby, czy zawsze może też starać się, po pierwsze, mamy różnego rodzaju obowiązki, segregacja śmieci nawet. To też jest bardzo ważny element, tak, związany z polityką proekologiczną, że na etapie wstępnym, etapie konsumenta dokonujemy segregacji, no i potem już łatwiej jest te odpady przetwarzać i łatwiej jest w tym przypadku prowadzić pewną politykę ekologiczną. Każdy z nas może też oczywiście mieć jakiś tam swój udział. Może jest to trudne dla niektórych, dla niektórych może łatwiejsze, korzystać z komunikacji miejskiej, nie jeździć autem, albo w miarę możliwości oczywiście korzystać z innych środków transportu, które nie wymagają uruchomienia silnika spalinowego. No, podkreślam, sam też nie jestem tutaj jakimś przykładem wzorowym, no ale jest to jakiś element, który ma na dzień dzisiejszy wpływ mimo wszystko na ten całokształt dbania o środowisko naturalne. Szanowni Państwo, czas nam szybko upłynął w ogóle. Ja patrzę, że już jest 46 po 12, więc generalnie, tak jak mówiłem, ja pozwolę sobie zakończyć wykład dotyczący zagrożeń ekologicznych i ochrony środowiska i ewentualnie tej prób przeciwdziałania tym zagrożeniom. Dziękuję bardzo za uwagę. I jeśli są jakieś pytania, nie widzę żadnych pytań, to pozwolę sobie jeszcze raz powiedzieć dziękuję i życzę Państwu w takim razie udanej olimpiady, no i pozytywnych, poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania. Dziękuję bardzo.